Czy wyobrażacie sobie, jak wygląda wasze ciało? Jak wyglądają wasze żyły od środka? Czy wiecie, że w waszej wątrobie możemy wybudować wielką kopalnię? Świat poszedł tak do przodu, że ludzkość stworzyła nanoboty. Nanoboty! Czyli roboty, które możliwe będą w stanie uleczyć tą ciężko chorą dziewczynkę. Ja też jestem nanobotem! Wchodzę! Juniorski plis, ty lepiej wyjdź, bo i tak cię tu nikt nie potrzebuje. No siemanko, uszanowanko, z tej strony Tommy. And welcome to Projekt Antidotum! Woo! Dokładnie, pogramy sobie w Projekt Remedium, czyli gra polskiego wydawnictwa. Jesteśmy nanorobotem i jesteśmy wstrzykiwani do ludzkiego organizmu po to, aby zwalczyć przeróżne choroby. Muszę wam powiedzieć, że gra się prezentuje dosyć ciekawie i od ostatniej aktualizacji, gdzie gra była tylko i wyłącznie po angielsku, nie wiem dlaczego, w końcu mamy język polski. Od razu tutaj klikam graj, nadpisz zapis gry i muszę wam powiedzieć, że gra jest dosyć ciekawa, gra ma potencjał, tak samo jak Vox Elexii od Jakuba Klementewicza, tylko że tutaj jest troszeczkę większe, kilkuosobowe studio. Dobra, patrzymy. Naciśnij spację, aby pominąć, ale tego nie uczynimy, ponieważ chcę wam pokazać tutaj animację, która też jest dosyć fajna. I tak, i gra ma dosyć duże wymagania, ponieważ ja niestety muszę grać na... No chcę grać na 1080p, bo jednak 1080p a 720p to jest znacząca różnica, ale niestety są troszeczkę... Jest troszeczkę zminimalizowana grafika u mnie, ponieważ jak ja w to gram, to jest wszystko w porządku, ale jak to później też nagrywam OBS-em, to niestety, ale też się troszeczkę zacinał. Zobaczcie, że jesteśmy właśnie tym takim nanorobotem, który jest tutaj wszykiwany gdzieś tutaj do nadgarstka, do jakiegoś przyrządu. Dzień 38, status pacjenta, zdrowie w normie, okej? Okay? Cel osiągnięty. Okej, dobra, i ogólnie chodzi o to, że jesteśmy sobie takim nanorobocikiem i musimy zwalczać tutaj różne choroby. Z tego co mi się wydaje, to my jesteśmy teraz w jakich, no nie wiem czy to są żyły czy coś takiego, ale muszę wam powiedzieć, że to jest dosyć ciekawie, bo jest też taki film amerykański, ja teraz nie wiem jak on się nazywa i nie wiem kto tam występował, nie chcę teraz palnąć jakiejś głupoty, że tam Bruce Willis występuje albo coś takiego, ale też jest taki film właśnie, gdzie jest się takim nanorobotem i się chodzi po ludzkim organizmie i szczerze powiedziawszy, no to chciałem kiedyś właśnie sobie w coś takiego pograć. Podążaj za indykatorem, okej, okay? Myślałem, że identyfikatorem. Zalecona akcja, podpięcie i na analogiza logu, okej, okay? Dobra, jak to się teraz tutaj robi? Tu jest dystans, okej. Okay? A, dobra, naciśnij E, aby wejść w interakcję. Log systemowy, jednostka DSSS, zadanie likwidacja punktu infekcji, stan fatalny, zatrzymanie, okej, okay? Log przebijanie się przez błonę komórkową, niepowodzenie, awaria wielosystemowa, wyciek energii, rozpoczęcie zrzutu pamięci, okej. Okay. Punkt infekcji, zbliż się do punktu infekcji. Tutaj mamy gdzieś ten punkt infekcji. Gdzieś tutaj, okej, okay, dobra, czyli to jest gdzieś po drugiej stronie. Muszę wam powiedzieć, że gra jest dosyć ciekawa, jeżeli chodzi nawet o grafikę i o styl bycia tej gry, bo... No nie ma takich gier, gdzie na przykład, wiecie, jak chodzimy sobie po ludzkim organizmie i jest to też tak dobrze odwzorowane. Widzicie tutaj jakieś, nie wiem czy to są jakieś komórki czy coś takiego, no nie chcę palić głupoty, ponieważ z biologii miałem dosyć słabą ocenę, ja tam jestem bardziej poliglota, jeżeli jakiś tam biolog albo coś takiego. Ale mam wykryto patogeny odpowiedzialny za stan narośli, okej? Okej? Czyli pewnie tym musimy to zniszczyć. Left mouse button, wyeliminuj patogeny z pomocą... Okej, okay. Left mouse button. To gdzieś tutaj ma jakąś energię? Ile to ma energii? Tutaj niby mi cel pokazuje, ale tutaj też są cele i to są... Okej, okay, dobra, to są jednak te pasożyty. Okej, okay, dobra, czyli muszę pierw pasożyty zniszczyć. Myślałem, że już znowu po raz kolejny zbugowałem kolejną grę. Okej. Okej, teraz osłabić patogen, okej, okay, dobra. Czyli mnie to troszeczkę zmyliło, ponieważ tutaj też był jakiś tam cel, tak? Możemy, aby osadzić patogenu, czy... Znowu tutaj jest cel, do którego strzelam, a jednak muszę iść tutaj. Okej, okay, aha, bo tu jeszcze jest jeden pasożyt. Okay. Znowu, no już jest znowu zaznaczona? Dlaczego tak? To nic tutaj nie daje, jak ja w to strzelam, bo już właśnie wcześniej się zorientowałem, że tutaj nie mam jakiegoś... Elimination of the growth with the remedium sprayer device. Okay. Zalecz małe punkty infekcji, a następnie osłonę rdzenia infekcji za pomocą right mouse button. Okej. Okay. Punkcik
punkcik infekcji, okej, okay, dobra. Teraz tutaj jedziemy. Teraz w to napierdzielamy, infekcja. Rdzenia infekcji, okej, okay, to jest... Alarm. Morbific impact danger. Gdzie one teraz tutaj są? Gdzie? 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 Dlaczego on tutaj do mnie czymś strzela? Znisz naprowadzone spory toksyczny pleśni, okej? Okay. Dobra. Elimination with energy emitter. Energy emitter? To który to jest? Energy emitter? Ten? Okej, okay, ten chyba, dobra. Zebranie próbek, okej, okay, teraz będziemy sobie zbierali próbki tutaj. Naciśnij, aby wejść w interakcję. Zalecam na akcję powrót do punktu początkowego. Okej, okay, dobra, lecimy. Oczywiście możemy sobie tutaj fajnie biegać. My jesteśmy takim ala pająkiem, właśnie z tego co widziałem na początku tej animacji. Dobra, lecimy teraz tutaj do przodu. I to już powinna być pierwsza misja udana. Ja jestem ciekawy, czy to jest jakiś taki open world. Health nominal. Commencing the deactivation and removal from the organism. Nic nie jest organizmu, okej. Okay. Zdrowie pacjentki potencjalnie zagrożone. Najwyższy! Uda się to. Do. I co teraz się stało? Straciliśmy łączność. Ale scena! Ale scena, bo straciliśmy teraz tutaj z nimi łączność. Ja nie chcę z nimi tracić łączności. Przecież ja jestem teraz takim mikro nano bocikiem, no. Finally. Wreszcie żyjesz. You're alive again. You probably wondered what's happened. Here's the story. It's been a while since you were last active and meanwhile, quite a lot of bad things happened. Not only the pathogen survived, but they managed to corrupt most of our former allies. A battle awaits the one who's going to fix this huge mess. And I'm a supervisor, not a fighter. But okay. I found you. Crippled and lifeless, you laid on a pile of wrecked nanobots. I fixed you and I upgraded fajnie, you. Ktoś znalazł i ulepszył, nie? We must I naprawił. Reinforce what little healing power is there in the patient's organism to finally save her. It's the most important mission a duo of nanobots ever had. Mamo, bo ci duet. I am Super Vizette, Type 1 Supervisor Nanobot. Hailing from the generation of bots before you. I will guide you and help however okay. I can. Tylko... And you shall be called Nano Plus. More than just a mere nanobot. Okay. Tylko, czy my jesteśmy człowiekiem w środku, bo na tym filmie, o którym wspomniałem wcześniej, na początku tego filmiku, co tutaj teraz jest? Poziom. O co chodzi z tym poziomem teraz? Gdzie my teraz tutaj lecimy? O tym filmie, o którym mówiłem na początku, Remedium, na prawym stronie mamy antybiotyk, po lewej stronie mamy energię, energia, poziom 200, poziom 0. I jeżeli chodzi o ten film, o którym wam właśnie wspominałem wcześniej, to wydaje mi się, że tam był człowiek w środku i on był tym nanobotem, a tutaj chyba nie ma żadnego człowieka w środku, tylko my jesteśmy właśnie jakimś takim nanobocikiem, który jest sterowany przez kogo? Przez jakiegoś robota? Przez jakiś umysł albo coś takiego? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale gra się zapowiada naprawdę ciekawie, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, no nie ma takiej gry, gdzie potrafimy być w środku w człowieku, no. Rounding up the bots for gathering the nutrients and fixing issues with temperature and blood filtering. Bots must be convinced to clear the place and quarantine it. Liver is ran by the foreman, the extant like you. His crew's help is needed to fix the organ. Okay. But the bots are apathetic, so first thing to do is to wake them up. Good old cognitive recalibration by head pounding should make the foreman see the things properly. Na mnie to zadziałało, okej, okay, kiedy osiągniesz nowy poziom, możesz wybrać nową zdolność do odblokowania naciskając J, przeglądając zasępne opcje, zaawansowane umiejętności wymagają więcej punktów poziomu, więcej informacji dostępne pod klawiszem N, okej, okay, J, wow, punkty możliwości, zobaczcie, tutaj są nawet punkty możliwości, cios z Afriką, lekarz obwoźny, okej, okay. Wspieranie jest srebrem, każde ukończenie zadania leczy organ o 5%, każde ukończenie zadania przydaje dodatkową srebrną molekulę. Ty stary, mi się... Mapa tu jest nawet, okej, okay. Uzbrojenie. Mały chemik, nawet tu jest jakiś mały chemik, molekuły czerwone, niebieskie, zielone, srebrne, złote, dane! I na N, okej, okay. Aha, okej, okay. N to jest mały chemik, to jest chyba ten... Menu gracza, okej, okay, dobra. Ty, gra mi się naprawdę coraz bardziej podoba, ponieważ dostała tam jakąś aktualizację. I pierwsze co mi się oczywiście to spodobało, że ta gra jest po polsku, żebym nie musiał wam specjalnie tłumaczyć tak
tylko możecie od razu tutaj sobie czytać te napisy. Zobaczcie, tu jest jakaś kopalnia. Powiedzcie mi, jak jakiś nanobocik, jakiś, nie wiem, pseudo-człowiek mógł stworzyć coś takiego w wątrobie? Ja wiem, że my jesteśmy super, hiper, turbo, nano i jak my jesteśmy super, hiper, turbo, nano, to przypuśćmy, to przypuśćmy jedna minuta człowieka, to jest, przypuśćmy tutaj 100 lat, tak? Bo jeżeli jesteśmy mali i ktoś jest większy, masakra, muszę wam powiedzieć, ty. Ale to jest scena, także my przypuśćmy, ona nas tam znalazła po roku czasu, ale tak naprawdę to dla tego człowieka to była tylko i wyłącznie minuta. Coś takiego. Naciśnij, aby wejść w interakcję. Co to jest? Kim ty jesteś? Zaktualizowane dane, nanoprzewodnik, zabrano molekuły, okej? Okay. Nanoprzewodnik. Klauzula ważenia. Zabyte molekule mogą go wyświetlacz, przypomnij czerwony pasek to twoje punkty struktury, okej, okay, dobra. Ja sobie ocalali. To twój ród, ostatnia generacja w pełni mechanicznych nanobotów, okej? Okay? Twój rodzaj niemalże wypełnił swą misję, lecz coś spowodowało wzmocnienie wielkiej infekcji. Ta dała początek patolom, które wybiły resztki mechanicznych botów, te, które przetrwały z wybitnymi nanobotami. W całym organizmie jest ich 8, licząc ciebie, są rozrzucone po organach i próbują z całych sił zapobiec nieuniknionej katastrofie. Super Wizet, oto ja, możesz rzec, że jestem doświadczony i będziesz miał rację. Możesz powiedzieć, że jestem najstarsza, to też prawda. Możesz założyć, że zawsze tu będę, by cię wspierać, to także jest w 100% prawdą. Ej, co jest... O, tutaj też się coś takiego pojawiło. Ruch w przód, w prawo, celowanie wyborowe. Celowanie wyborowe? Jak to celowanie wyborowe? Okej. Okay. Szybki zasobnik, uzbrojenie. Shift, biegamy Z, okej, Z, J, K, L, I, J, co to jest J? Zdolności, okej, mapę mamy na M, N to jest zapisz, okej, dobra, no jakoś się tutaj obeznamy, wróć do gry, Alt. Okej. A tego celownika chyba jeszcze nie mam, z tego co mi się wydaje. Mapa. Okej. Mapa, dobra. Ej, zaczyna mi się ta gra naprawdę super, hiper, mega, super, turbo podobać. Tylko ta gra jest tak super, hiper, turbo wymagająca, że ja nawet jak mam komputer NASA, to ja mam tutaj ledwo 37 FPS-ów. A nie jest to nawet na ultra, tylko wydaje mi się, że to jest na średnich ustawieniach. Bo widzę tutaj już właśnie, że to jest tak troszeczkę rozmyte. Także mówię wam, to są naprawdę średnie ustawienia i czasami to spada do 30. Także jak ja gram cały czas na 60, wy to możecie na przykład nie widzieć, ten kto na przykład otwarza to na starszym smartfonie lub też na monitorze, który ma na 30 FPS-ów ustawiony, ale ja widzę różnicę między 30 a 60, to jest kolosalna różnica. Okej? Okay. Oto Jon, rób co należy, walnij go. Też Tygar! Nadchodzą patole! Patole! Dlaczego oni się patole nazywają? To są pasożyty, a to są patole! Wiecie, z kim się kojarzą patole? No właśnie. O Boże, zaktualizowane, okej. Okay. O, Sztygar! Co tam u ciebie słychać? O rany, ale ze mnie Sztygar. daj się przestraszyć. Co tutaj coś strzela? I need new full crew of miners, and the third shift's gone. Well, I deal with the rest of them bots. You can bring those darn slackers to me, so I can reprimand them, okay? See the camp while you're on the way. It regularly gets visitors. Obus! While doing your thing, try not to deal too much collateral damage, or the tissue will thicken okay. And slow you down. Ulepszanie broni. Kiedy z zabitych fantoczartów i łupożerców podnoszone są chipy ulepszenia broni, możesz odblokować nowe tryby broni lub ulepszyć stare, naciskając K, OK, i przeglądając dostępne opcje. Więcej informacji dostępne pod klawiszem N. Odblokowane tryby broni można wybrać z pomocą kółka broni uruchamianego przez przytrzymanie middle mouse button. Wow! Tylko jeszcze nie piszę, co to jest. Tutaj powinno chyba pisać, co to jest, bo po samych symbolach to jest po prostu za level up, okej, okay, to jest troszeczkę za mało, musiałbym wam powiedzieć. Szybkostrzelne ulepszenie. Biospawarka ulepszenie, rozpryskowy, śrutowy, wyborowy, ja pierdzielę. No nic się nie zmieniło chyba, aha, bo to jest, tutaj mam niebieskie, a tutaj mam żółte, okej, okay, dobra, to teraz już czaję. Tylko tak jak, no tutaj powinien być jeszcze jakiś napis moim zdaniem.
Tak jak jest to na przykład w GTA, że ci pokazuje, co wybierasz. No ja wiem, że to później łatwo się nauczyć, ale powinno coś takiego być, bo to tak, nie wiem, też estetycznie wygląda moim zdaniem. Dobra, lecimy to sobie teraz tutaj na tą... Wow! Wow! Wow, no nie wierzę, że tutaj są nawet tory i jakieś... Co to tutaj wszystko po... Jezus Maria, jak to tutaj wszystko wygląda? Jak to tutaj wszystko wygląda, człowieku? Czy ja gdzieś tam pójdę po jakiś sekret? Halo? Halo, górnicy! Są tutaj jacyś górnicy, nie ma tutaj żadnych górników. Mogę na to wejść? Mogę na to wejść! Ale nie od... Nie ruszam się razem z tym. Stoję tak jakby w miejscu, mimo że to się rusza, teraz stoję w miejscu. O, tu jest jakaś taka mała... No nie! No nie! No nie, i zbugowałem grę! O Boże, o Boże. Ja nie mogę wchodzić do takich miejsc. Fajne jest to, że nawet jak spadniemy z wysokiego poziomu, to nic nam się nie dzieje, bo jednak jesteśmy jakimś tam takim super hiper turbo robocikiem. Ej, bo mi FPS-y spadają do 25, nie? A ja nie chcę grać na 720p, bo to nie będzie miało sensu. Jakiegokolwiek sensu. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj do naszych górników, do naszych nanobotów. Ja nie wiem, czy teraz tutaj dobrze przeszedłem, bo tu jest siatka z tego, co widzę. Jakoś głupio chyba tutaj pobiegłem. Chyba, że da się tutaj przeskoczyć i tutaj wejść. Nie, tutaj też niczego nie ma. Po co tu jest ta siatka w ogóle? Żeby to jakoś fajnie wyglądało. O, tutaj chyba muszę przeskoczyć. Dobra, no to idziemy teraz tutaj troszeczkę Mirror's Edge. Wyczuwam tutaj troszeczkę Mirror's Edge, ale to już by było na tyle. Dobra, lecimy teraz tutaj do przodu. Dobrze w ogóle biegnę, czy nie? No, pobiegnijmy sobie może tutaj jednak z powrotem do tego naszego sztygara. I tutaj mamy przejście na drugą stronę. No przecież... Jakbyś inaczej. Dobra, gdzie musimy biegnąć? Tutaj! Zobaczcie, tu jest jakieś miasto! Naciśnij E, bo wejść w interakcję. Zaktualizowane dane, notatki. Dobra, ja sobie to później poczytam. Co się teraz dzieje? Dlaczego się tak muzyka intensywnie zmieniła? Kim ty jesteś? Darmożerca! XP! Punkty doświadczenia dostaję. Okej, okay, 8. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Darmożerco! Dlaczego to jest darmożerca? Co to jest tutaj? To mogę zebrać? Czy co mogę z tym zrobić? Chyba mnie to rozpierdzieliło, to była jakaś bomba! To była jakaś bomba i od razu zniknęłem, od razu umarłem, ty ja pierdzielę. Muszę się tutaj tego wszystkiego nauczyć. Zobaczcie, tutaj znowu przyjdą te darmożerce z tego, co myślałem. Co to tutaj jest w ogóle? O, coś tutaj zdobyłem. Zebrano komponenty broni, okej? Okay? Komponenty broni, szybkostrzelne ulepszenie. Komponenty broni. Nurse Scalpel! Siostrzyczko Scalpel! Jak to się zmieniało? A, okej, dobra! Teraz to jest to, na co czekałem, nie? Teraz to jest to, na co czekałem! Dobra, lecimy teraz tutaj, bo gdzieś tutaj będą te darmo zjady pewnie. Tu jest jak... Medyczarty jakieś obsrane! Co to są za medyczarty? Ale on jest taki mało celny, muszę wam powiedzieć. Chyba... Ale one... Nie, one mają... One są takie mocne, nanoczarty obsrane! Medyczarty! Dlaczego powiedziałem nanoczarty? Nie wiem. O Boże, Bożenko! Ja się sam uleczam chyba z tego, co mi się wydaje. O, tutaj coś było, coś zdobyłem znowu. Pasożyt! Zobaczcie tego pasożyta, ty! Pasożyt! To jest taka napierdzielanka, nie? To jest taka napierdzielanka, ale taka super, hiper, turbo, mega wymagająca, naprawdę. O nie, nie mam energii, nie mam bez kitu energii. Nie mam już energii na nic, nie? O Boże, dobra, jest XP. Ona musi być naprawdę dynamiczna, a tutaj podczas walki, kurde, mi spada do 25 FPS-ów, ale lipa, dobra, jesteśmy już tutaj. Naprawdę nie dasz rady zygnikowej, czas na niespodziankę. A little marvel for a traveler. You'll reach the toughest spots with it. Take aim, and when the triangular reticle turns green, you can launch a grapnel to ascend like a silk shooting arachnid, as long as you pull the grapnel's trigger. Czekaj, grapnel, jak się używa tego grapnela? Dobra, znalazłem ten symbol, on jest na Q. Dobre! Dobre! Ja się tak mogę wszędzie... Ja się tak mogę wszędzie przemieszczać? Dobre! Ja mogę po całej wątrobie sobie teraz latać, ty, jaki jestem latator! O Boże, Bożenko!
Jak mi się to podoba, nie? O, tutaj jestem, dobra. Jest checkpoint. Patrz, 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 patrz. Dup! Od razu rozpierdziliłem chyba za jednym strzałem. Zostawiłem... O, tutaj darmozjad jeszcze jeden. Jakieś kuleczki, dobra, mamy, mamy. Darmozjad! Nie, to jest jakoś darmożerca, darmozjad! A gdzie są patole? Medyczaki, medyczarty. Medyczarty, kto tutaj do mnie tak strzelił wysoko? Toksyczna pleśń. Toksyczna pleśń, o Boże, Boże, co tutaj się dzieje? Ej, ja chcę użyć tego mojego grabhooka. O, weź tutaj, szybko, szybko, proszę cię, bo ja mam tylko 155 energii jeszcze, no. Bez kitu, nie? Dobra, zmieniamy szybko na szybkostrzelny i napierdzielamy w tą toksyczną pleśń. Od razu z miejsca, nie? Poległa. Przez ten mój szybko strzał od razu poległa z miejsca, nie? Bez kitu. Dobra, gdzie są te szybko czarty? Kto tutaj do mnie strzela jeszcze cały czas, no? Szybko czarty? Dobra, lecimy do niego. Szybko czarcie! Medy czarcie, nano czarcie. Me nano czarcie, medy czarcie, nano czarcie. Dobra, jestem, siema. Siema, 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 medy czarcie. Dobra, napierdzielamy teraz tego tutaj. A co się stanie, jak strzelę do niego w tym? Dobra, tego tutaj... A, okej, dobra, mogę go też tak sparaliżować chyba. Tym antidotum mogę go też atakować. Okej, dobra, spoko, nie wiedziałem, przepraszam. Dobra, lecimy teraz gdzieś tutaj. Tu są jakieś, kurde, klocki. Nie wiem w ogóle po co tutaj te klocki są. Dobra, tutaj niczego nie ma. Musimy tutaj chyba dalej biec. O, już widzę tutaj pełno bomb. Także wydaje mi się, że ktoś się tutaj za chwileczkę pojawi. Nawet dużo ich się pojawi. O, widzisz, widzisz? Patrz. Patrz, patrz. Widzisz, widzisz? Patrz, 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 patrz. Dup! Darmożerca. Strzelimy teraz w to tutaj. Zobacz. Dajemy. Prawie już wszystkich zabiłem, nie? Bez kitu. A użyłem tylko dwie bomby. Bez kitu, nie? Antidotum na niego, medyczart! Napierdzielamy w niego, nie? Dobra. Dobra, Polek, czy to już wszystko? Nie, jeszcze coś tutaj się działo przed chwilą. Nie, czy tutaj mogę coś zdobyć? Dobra, tutaj coś zdobyłem. Zebrano molekuły. Te molekuły, po co mi są te molekuły potrzebne? Dobra, komponenty broni. Szybkostrzelne ulepszenie. Śrutowy. Biospawarka. Weźmy sobie biospawarkę. Ho, ho, ho! To mi się też już podoba. To mi się też już podoba. Taka biospawarka musi być mega. Dobra. Co tu mamy? Znaczy nie, chyba wejść w interakcję. Dawaj mi te molekuły! Mi dać molekuły? Dawaj. Okej, zebrano molekuły. Dobra. Idziemy teraz tutaj sobie. Miner, dobra, to ja się ich teraz przestraszyłem. Ja mówię, co to tutaj jest w ogóle? Dzięki, już myśleliśmy, że po nas, okej? Okej. Wracamy do Sztygara. Dawaj, wracamy do Sztygara. Mam nadzieję, że tutaj już się nie pojawią żadne nano obsrane... One lecą już z nami? Czy co się teraz tutaj dzieje? Halo, idziecie ze mną, czy nie? Halo? Nie idą ze mną, nie idą ze mną. Muszę iść sam, z tego co mi się wydaje. Dobra, bierzemy grabhooka, bo jest szybciej, jeżeli używamy takiego grabhooka. Zobaczcie, jak możemy latać po całym organizmie, po całej wątrobie, nie bez kitu. Ale mi się to podoba, nie? Ta gra jest naprawdę mega, 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 super, hiper, turbo. Dobra, zobaczcie, jak szybko się teraz tutaj dostaliśmy. Coś już tam do mnie strzelało, ale ja to mam po prostu gdzieś. Chyba nic do mnie nie strzelało. Dobra, możemy w sumie tutaj sobie skoczyć. I od razu jesteśmy już Sztygara. Siema, ziomek! Co tam u ciebie słychać, ziom? Nanotyłki. Zadanie wykonane. If we want the nutrients being top quality and not contaminated with grumpiness, we need to fix the morale here. I'm already getting reports a lot of problems. Twice to spooky personnel difficulty. Hanoi mining squad reported weird noises and other disturbances. And then, they vanished. Check the thing, won't you? I can't afford to lose crew members. Zadanie rozpoczęte, znowu po raz kolejny zostało zadanie kolejne rozpoczęte. Ja bym chciał to teraz jakoś zasejwować albo coś takiego. Wróć do głównego menu, no nie wiem, mam nadzieję, że mi się to jakoś tutaj zasejwuje. Może tutaj mam gdzieś, czekajcie, N, dane, patole, mały chemik, uzbrojenie, zdolności, mapa. No mapy jeszcze tak jakby nie mam, ale dobra, punkty możliwości, zobaczcie, mamy też jakieś punkty możliwości. Także gra jest naprawdę spoko, mam nadzieję, że wam się też podoba, bo ja ją na pewno będę kontynuował. Dlaczego mam takie oko śmieszne, jakbym tutaj jakąś, tak, tak oczko komuś pokazywał. Dobra, mam nadzieję, że wam się ta gierka spodobała i w ogóle ten filmik, jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji.
Zostawkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym video! Na razie, dzięki, cześć!